Na pustych dziś korytarzach szkół jeszcze niespełna 2 tygodnie temu można było oglądać istną rewię mody, ale od września takie stroje w szkołach będą zakazane. Uczniowie podstawówek i gimnazjów założą jednolite mundurki. I choć są trochę tańsze od odzieży trendy, to i tak wydatek uderzy rodziców po kieszeniach. Na dofinansowanie jednolitych strojów mogą jednak liczyć ci najbiedniejsi, których dochód na jedną osobę nie przekracza kwoty 351 zł. Dofinansowane będą nie tylko mundurki, ale także podręczniki. Na ten cel rodzice dzieci uczęszczających do zerówki klas 1-3 otrzymają od 70 do 170 zł. To duże odciążenie. Podręczniki są najdroższym elementem szkolnych wyprawek. Koszt około 150 zł plus minus 10 zł na poszczególnych klasach. By otrzymać dofinansowanie, rodzice muszą tylko wypełnić wniosek. Potrzebne tylko nazwisko, imię, adres zamieszkania. Problem w tym, że wniosków nie ma kto wypełniać. Gro osób wyjeżdża na wakacje, są to wakacje krótsze, dłuższe, niektórzy wyjeżdżają do pracy. I w konsekwencji nie wiedzą o przysługującym im dofinansowaniu. Delikatnie mówiąc, czerwiec to mało szczęśliwy termin przyjęcia programu pomocniom. Obawiamy się, że część rodziców po prostu nie skorzysta z tej pomocy. A szkoda, bo jak mówi Grażyna Ciach, mama Ani, która we wrześniu pójdzie do 3. klasy gimnazjum, każdy grosz się przyda. Trzeba wydawać pieniążki na książki, zeszyty, przybory szkolne. A do rozdania jest dużo. Tylko na Opolszczyźnie na mundurki i podręczniki dla dzieci z najuboższych rodzin przeznaczone jest w tym roku ponad 1,5 miliona złotych.